Tegoroczne Dni Lubaczowa, które trwały od 21 do 23 czerwca, rozpoczęły się nadzwyczajną sesją Rady Miejskiej w Lubaczowie w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury. Głównym punktem sesji było nadanie tytułu honorowego obywatela miasta Lubaczowa Andreaszowi Meszarosowi, burmistrzowi węgierskiego IRT, a także dokonanie wpisów do Księgi Honorowej Miasta. Spotkanie otworzyła burmistrz, która opowiedziała o idei Dni Lubaczowa, a także przedstawiła zadania miasta na trwający 2013 rok. Rok 2013 to czas licznych zmian w mieście i wydarzeń. Między innymi przebudowa ulicy Leśnej i Mickiewicza, współfinansowane z Urzędu Wojewódzkiego i Starostwa Powiatowego. Oddanie odrestaurowanych kapliczek i rogatek współfinansowane od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Termomodernizacja budynków oświatowych z RPO. Ale też 150. rocznica powstania styczniowego i upamiętnienie tego wydarzenia wmurowaniem tablicy pamiątkowej na frontonie budynku naszego ratusza. To też 10. rocznica podpisania umowy partnerskiej między miastami IRT z Węgier a Lubaczowem. Pierwszy dzień świąt Dni Lubaczowa, święta miasta. Tradycyjnie jest to czas, kiedy honorujemy dla miasta bardzo ważne osoby, zasłużone osoby. Osoby, które swoją postawą, zaangażowaniem w sprawy miasta i jego rozwój gospodarczy i kulturowy są dla nas bardzo istotne. Angażują się we współpracę partnerską pomiędzy gminami, miastami. To wszystko pokazało te ich działania, że zależy im na naszym mieście oraz na obywatelach Lubaczowa. Dla ludzi tych, którzy tu mieszkają, tworzą lokalną społeczność, tworzą kulturę, tworzą sztukę, tworzą codzienny rynek pracy, tworzą ten czas, który tu spędzamy. Dzisiaj kapituła przyzna zaszczytne tytuły. Już teraz gratuluję wyboru i tym dzisiaj uhonorowanym życzę dalszych sukcesów i nam wszystkim bardzo dobrej współpracy. Następnie nadszedł czas na nadanie tytułu honorowego obywatela miasta Lubaczowa. W tym roku trafił on do Andreasza Meszarosa, burmistrza węgierskiego miasta IR. Kapituła tak uzasadniała swój wybór. Najważniejszą i zaszczytną funkcję burmistrza miasta IRT sprawuje nieprzerwanie od 2006 roku. Od tego czasu pogłębia i rozwija współpracę z partnerskim miastem Lubaczowem. Dokłada starań, aby współpraca między naszymi miastami wyszła szeroko poza krąg oficjalnych delegacji, by jak najwięcej osób nawiązało osobiste kontakty i trwałe przyjaźnie. Wspiera organizacyjnie i finansowo program wymiany młodzieży. Działalność burmistrza Team Meszarosa Andreasza przyczyniła się do trwałego i pełnego funkcjonowania współpracy między obydwoma miastami. Jest przyjacielem Lubaczowa, promującym nasze miasto w IRT. Inicjatywa przyjęcia go do grona honorowych obywateli miasta Lubaczowa jest wyrazem uznania społeczności lubaczowskiej za dotychczasową współpracę i sympatię okazaną naszemu miastu. To było dla mnie bardzo wielkie przeżycie, ponieważ to jest tak, jakbym pod lupę się dostał, dlatego że sam siebie zobaczyłem trochę w innym świetle. Jest naprawdę wielkie przeżycie dostać taki tytuł. Myśmy zaczęli mówić w zasadzie o partnerstwie w 2002-2003 roku. Tu jeszcze nie było mowy w zasadzie o Unii, kto pierwszy, kto następny wstąpi do Unii. Także to nasze partnerstwo jest ukształtowane tą tysiącletnią naszą wspólną historią. W naszym życiu, wczoraj powiedziałem przy powitaniu pani burmistrz, że te 10 lat to w zasadzie to jest taka kropelka w tysiącletniej historii.
historii. Jeżeli patrzymy na to z punktu widzenia człowieka, to jest kupę lat, prawda? Ale jeżeli patrzymy to z perspektywy historii, to jest kropla w morzu. Wpisem do księgi honorowej miasta został z kolei wyróżniony Włodzimierz Czarnecki, założyciel Muzeum Regionalnego w Lubaczowie. W imieniu uhonorowanego wpisu dokonał wnuk Adam Swatek Czarnecki. Wpisu do księgi honorowej dokonał także starosta lubaczowski Józef Michalik. Jednym z gości nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej była wicewojewoda podkarpacki Alicja Wosik, która zaznaczyła, że pod pewnymi względami Lubaczowowi bardzo już daleko do kresowego miasteczka. Pani burmistrz witała nas tu dziś na Kresach. Ja myślę, że to określenie odchodzi już powoli do historii, bo Kres oznacza koniec czegoś, przysłowiowy koniec świata. Bo rzeczywiście tak było przez kilkadziesiąt lat, że granica była barierą, również barierą rozwojową. Wszystkie przygraniczne tereny naszego województwa miały przez te kilkadziesiąt lat ograniczone możliwości rozwoju. Dziś, po tym, gdy staliśmy się członkami Unii Europejskiej, a tu granica stała się wschodnią, zewnętrzną granicą tejże Unii, wszystkie tereny przygraniczne przeżywają zupełnie inny moment. Moment bardzo dynamicznego rozwoju. Moment, kiedy otwiera się nieznana przed wielu laty szansa. To współpraca w ramach Unii Europejskiej, to współpraca w ramach Czworokąta Wyszehradzkiego, ale to także bliskość autostrady, która niebawem zostanie ukończona. Mistrzostwa Europy w piłce nożnej między Polską a Ukrainą w dużej mierze były pretekstem, okazją do tego, by móc właśnie tutaj tę infrastrukturę stworzyć, te lata zaległości nadrobić. I nawet jeżeli ona zostanie zrealizowana z pewnym opóźnieniem, to Podkarpacie na całej ścianie wschodniej stało się jedynym województwem, które leży na trasie autostrady, życiodajnej trasy, która połączy Europę zachodnią i wschodnią, granicę zachodnią i wschodnią. Podczas spotkania odbyła się także promocja albumu Lubaczów Ulubione klimaty, który pokazuje znane i mniej znane zakątki miasta widziane z perspektywy różnych pór roku, a także mieszkańców Lubaczowa, przyłapanych w obiektywie aparatu przy swoich codziennych czynnościach. Tuż po sesji w ramach programu Europa dla Obywateli rozpoczęła się konferencja Udział obywateli w życiu społecznym poprzez organizacje pozarządowe. Konferencję zorganizowano w 10. rocznicę podpisania umowy partnerskiej Lubaczów IRD. W południe oficjalnie Dni Lubaczowa otworzyła burmistrz miasta Maria Magoń. Na plenerowej scenie ustawionej na przebudowanym rynku mieszkańcom miasta prezentowały się dzieci i młodzież z lubaczowskich przedszkoli oraz szkół. Slow, slow, slow. Loud and quiet. Loud and quiet. W dniu uroczystości przeniosły się do Miejskiej Biblioteki Publicznej, gdzie rozpoczęła się konferencja na temat 150. rocznicy powstania styczniowego i podsumowanie konkursu literackiego Lubaczów Poetyckie Impresje. Spotkanie zgromadziło zarówno laureatów konkursu, jak i znakomitych gości. Piątkowe obchody Dni Lubaczowa zakończył trzeci lubaczowski koncert chwały w hołdzie błogosławionemu Janowi Pawłowi II Santo Subito, aby śpiewały go połączone sekcje artystyczne Miejskiego Domu Kultury. Wybrałam cel, niebo nic.